Witamy na rekrutacyjnym dniu otwartym Społecznej Akademii Nauk. Marta Uryszek i Marta Rusek. Jesteśmy pracownikami Biura Rekrutacji Społecznej Akademii Nauk. Chciałybyśmy pokrótce przedstawić Wam proces rekrutacji na studia w SAN. Ale zanim do tego przejdziemy, chcemy opowiedzieć Wam o naszej uczelni. Społeczna Akademia Nauk posiada 25-letnie doświadczenie w kształceniu akademickim. Jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Kształci w systemie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz online. Prowadzi studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie w języku polskim i angielskim na ponad 20 kierunkach w zakresie nauk społecznych, humanistycznych, medycznych, prawnych, biznesowych, technicznych oraz artystycznych. Nasza uczelnia jest liderem kształcenia praktycznego w Polsce. W nowatorski sposób łączy kształcenie akademickie z nabywaniem umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy zawodowej. Posiada prestiżowe wyróżnienia oraz prawo do posługiwania się tytułem Akademia, co świadczy o jej wiarygodności i sile naukowej. Po więcej informacji o kierunkach zapraszamy na stronę uczelni oraz dowiecie się więcej na naszych kolejnych drzwiach otwartych. Dla wszystkich osób zainteresowanych studiami w Społecznej Akademii Nauk omówimy teraz, jak wygląda proces rekrutacji, który przebiega w 5 prostych krokach. W pierwszym kroku należy wejść na stronę internetową rekrutacja.san.edu.pl, zarejestrować się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Konieczne jest zapamiętanie loginu i hasła, które będą służyły do logowania się w platformie. Na podany adres mailowy zostanie przesłana wiadomość z linkiem aktywującym konto, które trzeba aktywować, by móc zalogować się do systemu. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych osobowych i kontaktowych. Warto przygotować sobie dokument tożsamości i świadectwo maturalne w przypadku osób rekrutujących się na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w przypadku osób rekrutujących się na studia drugiego stopnia. Dane z tych dokumentów będą potrzebne do uzupełnienia formularza rekrutacyjnego. Bardzo ważne jest dokładne sprawdzenie poprawności wpisywanych danych, co znacząco usprawni dalszy proces rekrutacji. W trzecim kroku stajemy przed możliwością wyboru kierunku studiów. Jeśli jesteś po maturze, masz do wyboru ofertę studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich. Jeśli posiadasz tytuł licencjata lub inżyniera, możesz wybierać oferty studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich. Przy uzupełnianiu danych przez osoby, które nie posiadają jeszcze świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, nie jest wymagane uzupełnienie tych danych w systemie. Należy jednak pamiętać, że mimo braku tych dokumentów, do biura rekrutacji należy się zgłosić w wymaganym terminie, a świadectwo lub dyplom należy dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu. Wybierając kierunek studiów, prosimy sprawdzić, do jakiego ośrodka wysyłane jest zgłoszenie. Po uzupełnieniu wszystkich danych i wybraniu kierunku studiów, aplikacja zostanie zamrożona i nie będzie już możliwości dokonywania w niej zmian. Na podany wcześniej adres mailowy zostanie przesłana informacja z dalszą instrukcją postępowania, w której znajdzie się wygenerowany indywidualny numer konta bankowego, na który należy dokonywać wszystkich opłat związanych z tokiem kształcenia w Społecznej Akademii Nauk. Pierwszą wpłatą, którą należy uregulować w ciągu 7 dni od daty otrzymania maila, jest opłata kwalifikacyjna, która składa się z opłaty rejestracyjnej, opłaty wpisowej oraz opłaty za legitymację studencką. Specjalnie dla naszych kandydatów oraz studentów przygotowaliśmy pakiet promocji stałych i czasowych, które obniżą koszty związane z aplikowaniem na studia w SAN. Ostatnim etapem rekrutacji jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w biurze rekrutacji danego ośrodka w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji z numerem konta. Na wizytę w biurze należy umówić się telefonicznie, mailowo bądź poprzez aplikację Bookings, jeżeli aplikowaliście do Łodzi lub do Warszawy. Dzięki temu pragniemy zwiększyć Wasze bezpieczeństwo i zadbać o komfort wizyty w naszych biurach. Kandydaci na studia powinni złożyć w biurze rekrutacji następujące dokumenty. Oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu plus jego kserokopię, jeżeli rekrutujecie się na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie. Jeśli aplikujecie na studia drugiego stopnia, należy dostarczyć oryginał dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich oraz suplement do dyplomu plus ich kserokopię. Jeśli jesteście absolwentami SAN, nie wymagamy suplementu. Kolejnym dokumentem jest potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych, oryginał dokumentu tożsamości do wglądu oraz jedno zdjęcie w formacie dowodowym. Jeśli aplikowaliście na studia medyczne, to jest fizjoterapię lub kosmetologię,
W biurze rekrutacji wydane zostanie skierowanie na badanie lekarskie, z którym należy udać się do lekarza medycyny pracy w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do podjęcia nauki. Na naszych stronach internetowych dostępne są listy podmiotów medycznych, które posiadają uprawnienia do wykonywania takich badań. Teraz odpowiemy na pytania związane z procesem rekrutacji, które bardzo często pojawiają się w naszych mediach społecznościowych, w mailach od Was lub telefonicznie. Jeżeli podczas procesu rekrutacji na naszej platformie napotkacie problem techniczny bądź nasza strona nie będzie odpowiadać, skontaktujcie się z pracownikami biur rekrutacyjnych pod adresem mailowym pomoc.rekrutacja@san.edu.pl. Postaramy się odpowiedzieć na wszelkie Wasze pytania lub wątpliwości. Jeśli nie otrzymaliście maila z linkiem aktywującym konto, prosimy, żebyście w pierwszej kolejności sprawdzili foldery spam lub śmieci. Jeżeli tam nie znajdziecie tego linka, należy skontaktować się z biurem rekrutacji pod podanym wcześniej adresem. Pracownicy biura rekrutacji aktywują nowy link i prześlą go do Was. Często zastanawiacie się, czy w platformie rekrutacyjnej musicie dodawać zdjęcia. Otóż w platformie rekrutacyjnej można pominąć ten etap, natomiast pamiętajcie, że podczas wizyty w biurze musicie mieć ze sobą również zdjęcie w formacie dowodowym. Pytacie nas również, czy dokumenty możecie dołączyć w formie zdjęć. Istnieje taka możliwość, należy jednak pamiętać, że wszelkie zdjęcia dodawane powinny być w formacie PDF. Warto również zwrócić uwagę na informację znajdującą się w platformie rekrutacyjnej, która mówi o tym, że nie ma konieczności dołączania dokumentów już tam. Natomiast warto pamiętać, że dokumenty trzeba dostarczyć do biura rekrutacji, więc zabieracie je razem z Tobą na wizytę w biurze. Aplikując na studia pierwszego stopnia bądź jednolite magisterskie, często zastanawiacie się, czy wyniki z matur są brane pod uwagę podczas procesu kwalifikacyjnego. W Społecznej Akademii Nauk prowadzona jest rekrutacja w formie otwartej, co oznacza, że warunkiem przyjęcia na studia jest poprawne uzupełnienie wszelkich danych w platformie, dokonanie opłat kwalifikacyjnych i złożenie wszystkich wymaganych dokumentów. Ten rok jest wyjątkowy dla tegorocznych maturzystów, ponieważ nie macie jeszcze świadectw maturalnych. Pytacie nas więc, czy możecie już rozpocząć rekrutację na studia. Oczywiście możecie założyć konto w platformie rekrutacyjnej, możecie uzupełnić wszystkie dane, a następnie pojawić się w biurze rekrutacyjnym. Świadectwo maturalne będziecie musieli dostarczyć w ciągu 7 dni od otrzymania go. Jednym z etapów uzupełniania danych w platformie rekrutacyjnej jest uzupełnianie danych dotyczących Waszej szkoły. Jeżeli Waszej szkoły nie ma w liście wybieranej, możecie ją dodać ręcznie za pomocą opcji inne. Wtedy pojawia się opcja wpisania danej szkoły w tym miejscu. Pojawia się również pytanie dotyczące Waszych danych w platformie. Zdarza się, że wprowadzicie jakieś dane źle. Co wtedy zrobić? Należy skontaktować się z pracownikiem biura rekrutacji, poinformować go o tym, a następnie podczas wizyty przypomnieć, że pewne dane trzeba uzupełnić bądź też poprawić. Pracownik jest od tego, żeby dane były wprowadzone poprawnie. Jeżeli chcecie aplikować do nas na 2 kierunki, a nie na jeden, w platformie rekrutacyjnej możecie wybrać tylko jedną opcję. Natomiast podczas wizyty w biurze powiedzcie rekruterowi, że chcecie aplikować jeszcze na drugi kierunek studiów. Czasem zdarzy się, że wybierając kierunek studiów podejmiemy niewłaściwą decyzję. Czy możemy zmienić kierunek? Jak najbardziej. Należy wtedy podczas wizyty w biurze rekrutacji poinformować o tym rekrutera, który wprowadzi odpowiednie informacje do systemu. Opłaty, które będziecie wnosić, nie będą ulegały zmianie. Jeżeli chcecie uzyskać więcej informacji na temat wszystkich naszych kierunków, całej naszej oferty, zapraszamy na stronę internetową san.edu.pl, gdzie znajduje się lista wszystkich ośrodków. Wchodząc w dany ośrodek, wybieracie ofertę studiów, które Was interesują. Tam znajdziecie wszelkie informacje dotyczące danego kierunku. Często pytacie nas o to, kiedy dowiecie się o wysokości przyznanych Wam promocji. Informacja ta znajdzie się w mailu, który otrzymacie z biura rekrutacji razem z indywidualnym numerem konta. Pojawią się tam wszystkie wysokości wpłat, które musicie wnieść. Jeżeli chodzi właśnie o indywidualny numer konta, o którym mówiła Marta, otrzymujecie go w przeciągu 5 dni roboczych od uzupełnienia
ścieżki i wybrania kierunku studiów w platformie rekrutacyjnej. Należy pamiętać, że wszystkich opłat związanych z rekrutacją należy dokonać w ciągu 7 dni od daty otrzymania powyższego maila. Jeżeli nie otrzymaliście żadnej informacji z biura rekrutacji ośrodka, do którego aplikowaliście, prosimy o kontakt z danym ośrodkiem, na pewno uzyskacie wszelkie informacje. Pojawia się również pytanie o to, kiedy należy złożyć dokumenty w biurze rekrutacji. We wcześniej wspomnianym mailu otrzymacie informację o tym, że macie 7 dni na dokonanie wszelkich formalności, czyli w biurze rekrutacji powinniście również pojawić się w ciągu tych 7 dni. Pamiętajmy o tym, że w obecnej sytuacji z biurami rekrutacji umawiamy się na wizytę telefonicznie albo w Łodzi i Warszawie przez aplikację Bookings. Jeżeli okaże się, że w ramach opłat kwalifikacyjnych przelejecie zbyt dużą kwotę, istnieje opcja zwrotu nadwyżki poprzez formularz zwrotu kosztów, który uzyskacie kontaktując się z pracownikami biur rekrutacji. Istnieje również opcja przeksięgowania nadwyżki na pierwszą ratę studiów. Zdarzają się sytuacje, w których kandydat chce zrezygnować z dalszej rekrutacji. Oczywiście ma do tego prawo. Może to zrobić informując rekrutera za pomocą wiadomości mailowej lub telefonicznie. Tak jak mówiłam wcześniej, wszelkie informacje dotyczące kierunków, szczegółowe informacje, łącznie z informacją dotyczącą realizowanych przedmiotów i zagadnień, znajdują się na stronach internetowych w zakładce danego kierunku, w zakładce realizowane przedmioty. Ważnym pytaniem, które dość często pojawia się w Waszych wiadomościach, jest pytanie o opłaty. Czy musicie płacić za cały semestr czy za cały rok studiów z góry? Społeczna Akademia Nauk posiada dość elastyczny system ratalny. Macie do wyboru płatność w ratach miesięcznych, czyli 12 rat w ciągu roku akademickiego, płatność w dwóch ratach, jedna rata za każdy semestr, chyba że macie ochotę zapłacić w jednej racie za cały rok. Często pytacie nas również, czy wizyta w biurze osobista jest konieczna. Podczas takiej wizyty uzupełniane są wszelkie Wasze dane i dokonywane wszelkie formalności związane z rekrutacją, które wymagają Waszego podpisu. Stąd konieczność pojawienia się w naszych biurach osobiście. Dla przyszłych studentów ważną informacją jest również ta dotycząca stypendiów. Czy Społeczna Akademia Nauk przyznaje stypendia? Jak najbardziej, tak jak na każdej uczelni, możecie starać się o przyznanie takiej pomocy. Jeżeli zastanawialiście się kiedyś, czy w SANie istnieje możliwość wymiany studenckiej, to oczywiście istnieje. Umożliwiamy wyjazdy na praktyki, staże, studia do kilkudziesięciu partnerskich uczelni w ramach programu Erasmus+. Warto również pamiętać o wszystkich promocjach, które przygotowaliśmy dla naszych absolwentów i tegorocznych maturzystów. Żeby dowiedzieć się, jak one wyglądają i na czym polegają, zapraszamy na stronę internetową do zakładki promocje. W tych trudnych czasach często zastanawiacie się, jak przygotować się do wizyty w biurach rekrutacji. Pamiętajcie, że należy stosować się do wszelkich wytycznych odpowiednich służb. Można również zajrzeć na naszą stronę internetową, gdzie są wszelkie informacje, jak pojawić się w biurze. Natomiast pamiętajcie o tym, żeby zakładać maseczki, zakrywać usta i nos oraz dezynfekować dłonie. Zapewne wielu z Was nie ma jeszcze sprecyzowanych planów dotyczących swojej przyszłości, szczególnie w kwestii wyboru studiów. To najlepszy moment na odnalezienie ścieżki własnej kariery i wyruszenie w fascynującą podróż po wiedzę. Chcemy Was zachęcić do odbycia tej podróży ze Społeczną Akademią Nauk, która pomoże Wam poszerzyć własne horyzonty. A dlaczego warto wybrać się z nami? Społeczna Akademia Nauk to jedna z najbardziej obleganych uczelni niepublicznych w Polsce. Posiada liczne ośrodki w kraju, m.in. w Łodzi, w Warszawie, w Krakowie oraz filię w Londynie. Nasi wykładowcy to wysokiej klasy specjaliści oraz wybitni praktycy z Polski i z zagranicy, którzy realizują warsztaty i laboratoria przygotowujące studentów do praktycznych zadań w przyszłej pracy zawodowej. Uczelnia dopasowuje ofertę kształcenia do zmieniających się warunków otoczenia, tak aby każdy z jej absolwentów odnalazł się na rynku pracy. W trosce o przyszłość studentów SAN prowadzi studenckie biuro karier, które zapewnia zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego podczas praktyk i staży, których partnerami są znane firmy i instytucje. Ale studia to nie tylko nauka.
W Społecznej Akademii Nauk prężnie działa samorząd studencki, który dba o to, by naszych studentów nie dopadła nuda. Imprezy kulturalne i rozrywkowe, organizacja akcji charytatywnych oraz aktywne promowanie uczelni to tylko niektóre z podejmowanych przez samorząd działań. Mamy nadzieję, że przekazane przez nas informacje ułatwią Wam proces rekrutacji w Społecznej Akademii Nauk. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami biur rekrutacyjnych naszych ośrodków. Służymy pomocą i postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania związane z procesem rekrutacyjnym oraz tokiem studiów naszej uczelni. Dziękujemy za uwagę. Czekamy na Was!